odebrałem furę, także ręczny zostaje oficjalnie odblokowany. Siemano, w tym miejscu miało być krótkie podsumowanie przed wyjazdem na czwartą rundę DTS i trening. Niestety na czwartą nie pojechałem i od tamtej pory praktycznie nic się nie działo, bo nie miałem nawet na to czasu za bardzo. Jest piątek, jutro o 3 rano ruszamy do Torunia na trening i na piątą rundę DTS. 3 dni temu został założony w końcu gwint naprzód. Początkowo miałem robić to sam, ale finalnie mój ziomek Kuba to robił. Pokażę wam, jak teraz fura wygląda. Ogólnie założenie było takie, żeby przód obniżyć tyle co tył, czyli około 3,7 cm, a finalnie chyba 6 cm został obniżony przód. No na pewno niżej wygląda lepiej, no tylko że chcieliśmy ustawić próg przedni i tylny na równo, no a teraz przedni jest troszkę niżej. No zobaczymy, jak to się będzie prowadzić przede wszystkim. Mamy sprężyny 10 kg, amory, które chyba są śmietnikami, ale no są. Właściwie przejechałem się tylko od Kuby do swojego garażu. Jakoś tam wjechałem, no go nie przytarłem nawet. Gdzieś tam na mieście, nawet na jakichś małych progach coś tam przycieram. Czego właśnie chciałem uniknąć też, za bardzo nie glebić tego przodu. Wrażenia z jazdy, no to nie jest aż taki beton. Może właśnie przez to, że te amory są śmietnikami. Przynajmniej tak nam się wydaje. Ale na razie nie będą, najwyżej się wymieni. Początkowo chciałem zbierać na droższy gwint typu, nie wiem, HSD, BC Racing, które kosztują tam, nie wiem, 3-4 koła chyba HSD, BC Racing koło 5-6, ale właśnie drifterzy z prawdziwego zdarzenia, ASAP Michael i Kuba, mnie przekonali, że lepiej na początek wsadzić coś taniego, no bo jak rozwalę gdzieś tam o krawężnik czy coś, no to nie będzie tak szkoda i mniej po kosztach pójdzie po prostu. No i gdzieś tam dostałem cynk, że jest używany gwint do sprzedania. No i kupiłem to za śmieszne pieniądze. Brakowało tylko właśnie przednich jakichś tam kamberów czy poduszek. Kupiłem te od Odessy, kambery plus talerze obrotowe. No a sam ten gwint, no to jest teraz laga z przodu JOM. Sprężyna 10 kg, bez helpera jest wsadzone. Podobno tak jest lepiej, zobaczymy, no nie mam porównania specjalnie, ale no podobno tak jest lepiej. Z tyłu mamy ten amor Perlano przedłużany i sprężyny MSR chyba 7 kg. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda pod machą. No tutaj mamy właśnie te kambery od Odessy z talerzami obrotowymi pod spodem. Ustawione tak troszkę na ukos, żeby zwiększyć caster czy też KWSZ. To chyba to samo. Nie wiem, tak naprawdę się nie znam. Dołożyłem też od razu rozpórkę stafa, przód, tył. Po co? No właściwie po to, żeby wzmocnić kielichy, żeby tu coś nie zaczęło pękać, jakieś kielichy, szyby, nie wiadomo co, żeby było trochę sztywniej. Dołożone też są od spodu wzmocnienia na kielichy od szwagrów, które są tylko podłożone na razie, w przyszłości będą chyba zaspawane. Odcinka została przesunięta z 6500 na 6700 i jest teraz troszkę szybsza.
zrobiłem jeszcze na szybko dokładkę na przód z M-Way'a na wzór. Boże, na wzór. Na wzór bodajże AC Schnitzer. Wrzucę wam ją w opisie. Niestety nie zdążyła dojść. No ale zamawiałem ją na ostatnią chwilę trochę, więc się tego spodziewałem. Gwint był zakładany chyba 2 dni temu. Umyłem dzisiaj furę. No i co? Oprócz tego mamy jeszcze, pokażę wam, co jeszcze się zmieniło. Z tyłu mamy rozpóreczkę, też od stawy. Wziąłem od stawy, bo są jednoczęściowe, czyli są sztywniejsze. Wrzucam właściwie tylko opony te z Oli Royalami używanymi 16-kami, czyli te dwa koła. Zostało dołożone jeszcze Hydro Reverse Lab, które jest takie trochę w stylu serii, tylko jest dłuższe. Plus wziąłem tam z opcją jakichś wyciętych serduszek, jest też zwykłe i z penisami. Jest też dołożony Short Shifter CNC71. Bo jak go nie było, to przy rzucaniu w steki waliłem w ręczny. To jest ta wersja regulowana, ustawiona na najdłuższy skok. Plus jest wodzik od Odessy, przez co luz jest dosyć mały, a wcześniej to było strasznie rozklekotane. No na razie muszę się do tego trochę przyzwyczaić, ale nawet fajnie się z tym jeździ. Tak bardziej powiedziałbym racingowo. Sam ręczny ma skitlany tutaj zbiorniczek wyrównawczy. Na razie obłożony jest tam papierem, bo sprawdzam, czy gdzieś nie cieknie. Wydaje się, że nie. No i to są poprowadzone kable miedziane, a później kable w stalowym oplocie od Pizza Breaks. Mega szybko je zrobili. Zamówiłem w jeden dzień, na drugi dzień były. Dokładnie takie jak chcieliśmy. Z przodu nie ma łączników stabilizatora podłączonych do Amora, tylko są podłączone do wahaczy z Mondeo MK3 bodajże. Wrzucę w opisie. Aha, no zmienialiśmy jeszcze wał, bo tamten miał luz. No i mały jest. Teraz słychać tylko luz na lewej połosi i na skrzyni strasznie wali, ale trudno. Póki skrzynia żyje, to na razie nic to nie obchodzi za bardzo. Może kiedyś się zmieni na dużego ZF-a czy coś. Co dalej? No nic, jutro jest ten trening. Plan jest taki, że najpierw jadę standardowo na śmietnikach trochę, zobaczyć jak się fura prowadzi. Wyczuć trasę, później wrzucam te Rainsporty używane 16 i próbuję wyczuć trasę. No ostatnio już miałem ją pod koniec wyczutą treningu, także robiłem przejazdy takie, za które bym dostał punkty. Więc mam tylko, że na drugi dzień zmienić trasę na taką dużo bardziej ciężką i wolną. A ja żeby lecieć bokiem na tych Rainsportach, no to musiałem mieć dużą prędkość, duży kąt, rzucać tym autem mocno i dopiero szło zrobić całą trasę. Także mam nadzieję, że znowu nie wywinam tego numeru i nie zmieniam trasy, bo jak zmieniam, to raczej bez szans na punkty. A jeśli będzie ta standardowa, no to nastawiam się, że walka o punkty i żeby chociaż jeden przejazd był punktowany, no to będzie mega sukces. Bo w zasadzie przed całym tym DTS-em gdzieś tam mówiłem na filmie, że jak zdobędę jakiekolwiek punkty na jakiejkolwiek rundzie, to będzie mega sukces, więc ostatnia szansa. No i co? No i widzimy się jutro na treningu, czyli wy zobaczycie to pewnie za 2 tygodnie. Z DTS-a chyba będę miał jakieś ujęcia z drona, może jakieś fajne fotki ustrzelą fotografowie, no mam nadzieję. Dlatego umyłem furę. No i co? I dokupiłem listwę. Listwę US Style
naprzód, którą miałem na pierwszym gubinku i jak z niego wracałem, zostawiłem ją na myjni przez przypadek. A wcześniej leżała chyba nie wiem ile lat, ze 4 lata chyba w szafie. I zgubiłem ją po pierwszym dniu, kiedy ją założyłem. Także ciekawe, kiedy tam zgubię. Chciałbym jeszcze dołożyć parę smaczków w środku, czarny sufit, quick release, bandanę, zmienić mieszek biegów. Jest taki pomysł, żeby może oprzeć z bandany. To trochę kradziony pomysł od Kuby. Ale zobaczymy. I w środku jeszcze chciałbym kubły założyć. Mam na oku fajne. No i później jeszcze chciałbym JR-y 17 na tył. Albo takie same, albo trochę podobne, ale z takim rancikiem. Tylko, że one nie występują w tym kolorze. No i początkowo byłyby chyba białe, a później bym po prostu pomalował wszystkie koła w jeden kolor. Jakiś brązowy mat, czy coś takiego. No i ta 17 z tyłu to będzie taki ostatni test, mi się wydaje. I później będę zbierał na 3.0 pod maskę. No i na jakieś lepsze zawieszenie. No i to tyle, takie są plany na najbliższą przyszłość. Także obserwujcie, kibicujcie. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i że jakoś będzie fajnie. Auto wygląda coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie się teraz też prowadzić lepiej. Na tyle co się przejechałem, no to wrażenia są takie, że jest trochę sztywniej, ale nie ma betonu. Myślałem, że będzie dużo twardziej. Ale nigdzie tam nie haczy. W sumie jeszcze jedną rzecz wam tylko chciałem pokazać. Zobaczcie tutaj z przodu. No jest jakaś tam przerwa, powiedzmy na dwa palce. A teraz patrzcie z drugiej strony, tam gdzie wpadłem w barierkę w górę. No tutaj ledwo jeden palec wchodzi. Może na filmie to tak nie wygląda drastycznie. No ale niby nie obciera. Gdzieś tam jeździłem, niby nie obciera. No, wymieniłem jeszcze tą linkę maski, ale na razie tylko jedną część. A są trzy, muszę jeszcze wymienić tą resztę, ale nie było kiedy za bardzo. Ani czasu, ani chęci. No i co, na kanale powoli zbliżamy się do 1000 subów, więc jeżeli przebijemy noc na bank, będzie ten konkursik na Nardi Torino. Może dorzucę jeszcze coś fajnego. Niedawno był konkurs na kosmetyki ADBL. Była główna nagroda i nagroda pocieszenia, którą zrobiłem gratis, którą wygrał Fifetti, pozdro. I nie mogłem się do niego dobić, ale w końcu się dobiłem. I okazało się, że on nie chce tej nagrody, ale żebym wysłał ten hajs na jakiś charytatywny cel. I wysłaliśmy siano na schronisko, tam stówkę. Także w sumie to dzięki Fifetiemu zrobiliśmy coś dobrego. Oglądacie ten film pewnie z 2 miesiące, od kiedy to kręcę, więc nie wiem, jaka jest liczba subów i co tam się właściwie dzieje. No ale tak czy siak zachęcam do zostawienia lajków, komentarzy, subów i widzimy się niedługo. Dzięki za oglądanie. Essa! I'm